To był kolejny koncert z serii tych wyjątkowo widowiskowych. Taniec, muzyka, śpiew i gorące rytmy tanga. Zanim Tango Argentyna porwało publiczność na dobre, my chcieliśmy poznać emocje, jakie towarzyszyły widzom przed samym jego rozpoczęciem. Tańczymy w klubie tanecznym w Werceku pani Małgosi Dziedzic, stąd wizyta na dzisiejszym spektaklu, także oczekujemy wrażeń tanecznych, wizualnych, stąd tutaj dzisiaj jesteśmy. Śpiewa moja bratanica, pani Aleksandra Stokłosa i dlatego tu też jestem ciocią. To taki wyjątkowy koncert dla pani będzie. Tak, dla mnie bardzo wyjątkowy. A często pani bywa na takich koncertach? No, nie za często, ale kilka razy w roku. Czy tak młoda osoba słucha takiej muzyki na co dzień? Na co dzień nie. Na co dzień wolę inny rodzaj muzyki, ale na takiej gali być to jest dla mnie zaszczyt, więc z wielką chęcią obejrzę to przedstawienie. I stało się. Ze sceny wydobył się niepokojący dym i równie pełne napięcia dźwięki, tak charakterystyczne dla tego muzycznego gatunku. To była podróż po muzycznej mapie Argentyny, a repertuar koncertu oparty był o utwory niezrównanego twórcy nurtu Tango Nuevo Astora Piazzolli, argentyńskiego kompozytora i bandoneonisty, który wyprowadził tango z dusznych kabaretów na światowe salony, całkowicie odmieniając jego muzyczne oblicze, flirtując z jazzem oraz innymi nurtami muzyki tak popularnej, jak i klasycznej. Utwory w nowej aranżacji Klaudiusza Jani zagrał kwartet Format Gabriel. Później na scenie pojawiła się sopranistka Aleksandra Stokłosa, która oczarowała publiczność nie tylko swoim głosem. Dodatkowym atutem tego niezwykłego koncertu byli Sylwia Werner i Grzegorz Pajdzik, para z baletu Opery Śląskiej, która ubarwiła ten wieczór swoim argentyńskim tańcem.